Czyli, przepraszam, nie pytali, po co nam marynarka wojenna, a ją rozbudowywali. Fajnie, żeby Polska ciągle szła w tym kierunku i może doczekamy się orki. Oczywiście okrętu podwodnego, a nie zwierzęcia. Przepraszam, kontynuuj. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Spięcia, gdzie dzisiaj się skupimy wybitnie na tematach bezpieczeństwa. Porozmawiamy o pewnym kraju, który jest krajem zewnętrznym Unii Europejskiej, graniczy bezpośrednio z Rosją oraz przygotowuje się na ewentualną wojnę. Pomyśleliście o Polsce? Nie tym razem. Będziemy rozmawiali o Finlandii. Jest ze mną Mateusz Gibała. Cześć. Cześć Mateusz. Ja nazywam się Marcin Karwowski i oboje jesteśmy redaktorami Business Alert. Zapraszam. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Dzisiaj porozmawiamy o Finlandii, kraju, który tak jak Polska jest krajem graniczącym z Rosją, jest krajem, którego granice są też krajami zewnętrznymi NATO, którego jest członkiem od 2023, a stąd są też pewne podobieństwa. Zacznijmy może od samej obronności i Mateuszu, jak to wygląda? Ile PKB tutaj Finlandia wydaje? Czy się faktycznie zbroi na zagrożenie ze strony Rosji? Tak, to przede wszystkim na początku zaznaczmy te suche fakty, czyli Finlandia przeznacza 2,4% PKB na obronność. Liczbowo, jeśli chodzi o armię, no to mamy 24 tysiące osób, które są w czynnej armii. Do tego mamy prawie milion rezerwistów, dokładnie 900 tysięcy. I to są te suche fakty, które należy zawsze zaznaczać. Druga sprawa... Przepraszam, dopytam się jeszcze. 2,4 w zeszłym roku, czy są to plany na bieżący rok? To zarówno w przeszłym, jak i obecnym. Są plany, by być może powiększyć finansowanie na armię w przyszłych latach. Ale na razie stoi to na tym, że jest to zażarta dyskusja, są zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy. Oczywiście prawa strona fińskiej polityki jest za, a lewa jednak ma, bardziej lewicowa strona ma już obiekcje i uważa, że powinna Finlandia przeznaczać jednak więcej swojego PKB na sprawy socjalne. A jakie są to obiekcje? Znaczy rozumiem, że chcą zwiększyć wydatki socjalne, ale czy mają jakieś argumenty, czemu akurat nie rozwinąć bezpieczeństwa, czemu nie przeciąć gdzieś indziej? Generalnie partie tak jak socjaldemokraci uważają, że Finlandia na razie wydaje w tym takim pułapie NATO, nawet troszeczkę powyżej tak niż te 2%, więc łapie się w tym pułapie i to jest najważniejsze, a większe wydatki uważają, że tak po 2030 roku należy zaznaczyć, na razie lepiej skupić się na tych sprawach społecznych. A jak wygląda głos w Finlandii pod tym względem, czy uważają, że zagrożenie ze strony Rosji, zagrożenie pełnoskalowym konfliktem jest realne? Oczywiście, że jest realne. Od 2022 roku widzimy tak naprawdę coraz większe zainteresowanie tym, co robi Rosja w kraju, ilu jest Rosjanów w kraju, co oni chcą robić, bo też mieliśmy sytuację z planowanym kupnem jakichś inwestycji i często były wiadomości, że właśnie minister obrony narodowej zablokował daną transakcję i dane kupno, a to dlatego, że Finlandia ma takie prawo. I podmiot, jak rozumiem, kupujący był związany z Kremlem? Tak, z Kremlem. I Finlandia ma takie prawo, że jeśli dany kupujący jest spoza Unii, no to musi przejść zgodę danego ministra i parlamentu. Tutaj oczywiście ze strony Rosji po wojnie no, o tę zgodę trudno. Jest pewna taka sugestia, że ktoś mógłby być powiązany z machiną wojenną rosyjską, albo agenturą. Oczywiście, że tak. I to jest główny powód. Druga sprawa jest taka, że Finlandia ma bardzo duży teren Laponii, który, jak wiemy, w połowie no, nie jest aż tak zamieszczany jak tereny południowe. I tutaj zauważalna jest coraz bardziej to realne zagrożenie, że Rosjanie będą chcieli przez te zielone tereny na granicy przemycać uchodźców i w
w ten sposób wpływać hybrydowo oraz przyszłościowo być może rekrutować jakichś zamachowców, więc... Do kryzysu może zaraz przejdźmy. Wróćmy do armii, bo podałeś te suche liczby. Ale jak w ogóle wygląda struktura fińskiej armii? W którą stronę będzie modernizowana? Czy będzie modernizowana? Przede wszystkim będzie modernizowany ten czynnik ludzki, obrona cywilna, obrona terytorialna. Na tym Finlandia kładzie bardzo duży nacisk. Tak naprawdę odtąd temat obrony terytorialnej w Finlandii zaczął bardziej wybrzmiewać, czyli to mamy 2015 rok, kiedy ta obrona terytorialna de facto wróciła i zaczęła być bardziej inwestowana. Wtedy Finowie uznali, że okej, armia również będą duże nakłady i będzie modernizowana, no bo też wiemy, że chociażby Finowie mają własne fabryki ciężkich sprzętów wojskowych i też współpracują w tym zakresie z Polską. Druga sprawa, no to też marynarka wojenna. Finowie nie tylko chcą zwiększać bezpieczeństwo Bałtyku, ale również swoich północnych sąsiadów, czyli Norwegii, bo sytuacja na Morzu Barentsa jest równie groźna jak na Morzu Bałtyckim. A Norwegia przynajmniej w procencie PKB dopiero w tym roku ma przekroczyć 2%, czyli tyle, ile jest zalecane dla sojusznika. Dobrze, że ma dobrych sąsiadów. A czy wiadomo, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną i słynne energetyku pilnej Bałtyku, to czy będą inwestowali w okręty, w systemy, na przykład w jakieś systemy wykrywania? Czy są już znane konkretne plany? Przede wszystkim systemy wykrywania, bo Finowie chcą mieć, chcą zapewnić to bezpieczeństwo pod wodą, tak? Druga sprawa, no to okręty, ale na okręty jest jednak mniejszy fokus. Tutaj Finowie i tak w poprzednich latach dużo zainwestowali w okręty i ta ilość się zwiększyła. Czyli przepraszam, nie pytali, po co nam marynarka wojenna, a ją rozbudowywali. Fajnie, żeby Polska ciągle szła w tym kierunku i może doczekamy się orki. Oczywiście okrętu podwodnego, a nie zwierzęcia. A jak już jesteśmy przy porównaniach do Polski, to jak przynajmniej myślę, część Państwa wie, Polska owszem ma swój przemysł zbrojeniowy, ale dużo pozyskuje z innych krajów. Tutaj obecnie głównie są USA oraz Korea Południowa. A jak to wygląda w Finlandii? Czy inwestują w swoją zbrojeniówkę, czy bardziej też liczą na sojuszników? Finlandia, można powiedzieć, że działa obecnie na zasadach pół na pół, czyli połowie zbroi siebie i tworzy własny sprzęt, połowie pozyskuje. Możemy w tej drugiej części powiedzieć o chociażby leopardach z Niemiec. Tak? Ostatnio było dużo o tym, ale nie tylko o tych leopardach tak zwanych bojowych, tylko tych, którzy mają za zadanie odminowanie pola walki, które też były przekazywane wielokrotnie Ukrainie. Co do własnego sprzętu, no to wiadomo, amunicja, mamy ciężarówki, ten cięższy sprzęt, ale amunicja nie bojowa. Artyleryjska, czy bardziej do broni ręcznej? Do broni ręcznej, ale również artyleryjska i teraz będzie większy nacisk na tą drugą część. No i też mamy komponent w zasadzie pod względem ubioru, chociaż ostatnio też dość duże kontrowersje co do ubioru, w szczególności obrony terytorialnej, bo wiele osób zgłaszało, że sprzęt nie jest do końca zdatny. Finlandia teoretycznie teraz tym problemem się opiekuje i ma być on rozwiązany do końca tego roku, ale... Ale nie używali sprzętu z lat 60. jak nasze wojsko, chociaż teraz mamy akcję Szpej i oby to wszystko się zmieniło. Na szczęście nie, chociaż były uwagi, że to jest sprzęt z lat 90., więc niewiele dalej, ale były używane. Zapraszamy sojuszników do nas. Niech zobaczą stalowe hełmy i karabiny starsze od operatorów. Należy też zaznaczyć, że Finowie w tym roku mocno chcą postawić na kwestię schronów, żeby je jeszcze bardziej zmodernizować. To też jest ważny kontekst pod względem Polski i jej dążeń do wzmacniania... Co planują zmodernizować? Systemy filtrujące? Systemy filtrujące oraz przede wszystkim zobaczyć, jak te schrony się mają, mówiąc kolokwialnie. Trochę jak u nas. Trochę jak u nas, tak. Chociaż wiadomo, że w Finlandii kwestia schronów jest bardziej zaawansowana niż w Polsce. O to nie trudno. O to nie trudno. No i też mamy kwestię jeszcze większego wzmocnienia współpracy z krajami nordyckimi. Wiadomo, że Finlandia przed NATO była we współpracy chociażby z Norwegią i Danią, ale ta współpraca była troszeczkę bardziej ograniczona. Teraz chcą przede wszystkim wspólnie
teraz przede wszystkim chcą wspólnie kupować sprzęty oraz negocjować między sobą, bo wiemy, że chociażby Norwegia również ma własne fabryki. Czyli też proszę Państwa, proszę zobaczyć, wiele osób mówi, że przemysł europejski zbrojeniowy nie jest wystarczająco rozwinięty, żeby nasycić potrzeby. Tutaj jak spojrzymy na Finlandię, pozyskują czołgi oraz sprzęt do minowania z Niemiec, współpracują z Norwegią, może jednak się da. Co sądzicie? Napiszcie proszę w komentarzach. A tymczasem, Mateuszu, bo też poruszyliśmy fajny temat, ale wróciliśmy później do wojska, więc wróćmy teraz może do granicy. Finlandia, podobnie jak Polska, boryka się z kryzysem granicznym. Czy jak sobie z nim radzi i czy jest to podobna sytuacja do naszej wschodniej granicy z Białorusią? Oczywiście jest to bardzo podobna sytuacja, jest wiele podobieństw. Teraz też mieliśmy kwestię pushbacków i Szwinowie chcą właśnie stosować pushbacki wobec imigrantów. Druga sprawa jest taka, że no, Finlandia ma znacznie większy teren zielony pod względem granicy i to jest dość duże niebezpieczeństwo, bo o ile są zapewnienia, że ten teren jest chroniony i cały czas monitorowany, to nie ma do końca pewności, czy w 100% jest wszystko sprawne i też często zawali czynnik ludzki. Łatwo zniknąć. Tak. Więc ten czynnik ludzki w obronie granicy może być też nie do końca sprawny i to jest główny powód zmartwień. Wiemy też, że w obronę granicy jest mocno zaangażowana obrona terytorialna fińska, która już na początku tego roku miała rozdysponowane zadania i najważniejszym z nich jest oczywiście ochrona granicy i uczestniczenie w tej ochronie oraz pomoc lokalnej społeczności, bo nie zapominajmy, że lokalna społeczność przy granicy fińsko-rosyjskiej również istnieje. I nie są to tylko wiewiórki w lasach. Nie są to tylko wiewiórki w lasach oraz dziki, więc trzeba o nich dbać i też czasami w przypadku większego zaangażowania imigrantów pomagać tej społeczności, bo w ostatnim czasie też ta społeczność była bardzo zalękniona przez to, że widzieli w niedalekim odstępie dość dużą ilość imigrantów, mimo że oni również, imigranci się głównie skupiają przy terenach przygranicznych, ale przy wjazdach, to nie możemy wykluczyć tego, że gdzieś nawet mały procent właśnie przechodzi przez tą zieloną granicę i teraz jest główne pytanie przez chociażby parlamentarzystów z rządu oraz z opozycji, ile takich osób mogło się przedrzeć przez ten czas. W Polsce WOT się sprawdził tutaj, jeżeli chodzi o wsparcie na granicy. Czy w Finlandii też możemy powiedzieć, że terytorialsi zdali egzamin? Oczywiście, że tak. Widzimy chociażby przez rządowe analizy, że ten komponent obrony terytorialnej się sprawdza i o ile właśnie jest ten mały procent czynnik ludzkiego, który mógł zawieść i jakieś tam mieliśmy przepływy informacji, że ktoś się dostał przez zieloną granicę, no to jednak taka granica nie jest do końca do upilnowania przez też ograniczoną liczbę rezerwistów. Proszę Państwa, więc mamy podobieństwo między Polską a Finlandią. Jeden i drugi kraj zaangażował w WOT, jeden i drugi kraj zbroi się, ale tutaj mamy różnicę. Polska bardzo mocno pozyskuje sprzęt od zamorskich partnerów, Finlandia stawia na jednak partnerów nordyckich, unijnych. Dodatkowo rozwija marynarkę wojenną, oby u nas też ona była rozwijana jak najbardziej. Jeszcze jakieś takie główne w podsumowaniu, różnice i podobieństwa powinniśmy wskazać, Mateuszu? Myślę, że większość zawarliśmy. Warto też na koniec powiedzieć o tym, że Finowie teraz mocno przeszesują swoje partie polityczne, bo ostatnio chociażby tak zwany plankton prawicowy został zamknięty i nie ma możliwości uczestniczenia w życiu politycznym. A za co? Za wpływy rosyjskie i bratanie się z partiami skrajnie prawicowymi, chociażby z węgierskimi, więc tutaj... Może Polska też weź przykład z Finlandii. Więc tutaj mamy bardzo duże zagrożenie. Druga sprawa, no to partia rządząca prawdziwych Finów, którzy wcześniej byli mocno prorosyjscy, teraz trochę zmiękli, ale fokus opozycji na nich nadal nie zmiękł.
Więc możemy się spodziewać tego, że będą coraz bardziej przeczesywani, tym bardziej, że były ostatnio afery o chociażby interesy, albo był jeszcze jeden wątek, chyba ministra transportu fińskiego, który założył podobno firmę w Polsce o nazwie chyba Słońce, coś takiego, i była mocna drama, że tam też są jakieś wpływy rosyjskie. Więc nawet i polski wątek potrafi więc się może Polska z Finlandią będzie w tym zakresie jeszcze bardziej współpracować, bo oczywiście wszystkie kraje NATO współpracują, żeby chronić Zachód przed inwigilacją rosyjską, przed sabotażem, przed wrogimi działaniami. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli spać spokojnie. Dziękuję bardzo, Mateuszu. Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwa ciekawią tematy nordyckie, nie tylko fińskie, zapraszamy na Business Alert, głównie do tekstów Mateusza. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Będzie nam miło, jak zostawicie lajka. Proszę pamiętać o subskrypcji, dzwoneczku, żeby następne spięcie za tydzień nie umknęło. Tak jak pisałem, dawajcie znać w komentarzach. Z chęcią czytamy Wasze opinie i odpowiadamy lub dyskutujemy. Do zobaczenia.